Siema, bo ogólnie to jest sobie taka paczka, nie? W ten taka o. No i ktoś by powiedział: ty, no bo taką paczkę to może otworzyć tylko jakiś posraniec. Nikt normalny tego nie otworzy. No ale jest strona Skins Banki i oni mówią tak: otwórz se, otwórz se. Co se masz nie otwierać, hehe. Będzie fajnie, będzie super, fajnie, elegancko. Ej, kurde, nigdy nie sprzedawałem Fire Serpenta. Dobra, zostawię go, nie będę się z nim człapał. Ale fajnie, otwórz se, otwórz se. A wy wejdźcie, ok? Podziękować za ten jakże niesamowity czyn. No bo wchodzę na CS ROI i co? Kapsuła, że tak powiem, w kosmosie, nie? To bym tak nazwał. I pewnie zastanawiacie się, no o co chodzi, jak 250% ROI posrało kogoś? No bo jest taki zawodnik w tej kapsule jak Bondik. No i chodzi o to, że pan Bondik został wykupiony do 2000 zł na buffie. No i tak ROI wyskoczyło. Czy się da go za tyle sprzedać? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że jest to bezwartościowe. No ale jakby właśnie dlatego trzeba ją otworzyć. Ahoj, przygoda. To celujemy w tego dziada. Ja bym miał tytuł. Mam go! Jest! Totalnie bezwartościowy traf, warty 10 zł, ale... Nikt go nigdy kurwa nie kupił. Ale zajebisty. I tak się robi, widzowie, 2000 value. Ja pierdzielę. Ile on na bufie. $15 000. Zajebiście.